niby krucha, niby filigranowa, ale zawsze uśmiechnięta i potwornie niebezpieczna. W oktagonie Anna Jędrzejczyk. Cześć, witam cię. Uśmiech jest na twarzy, to znaczy, że z wagą wszystko jest dobrze, nie było w tym razem większych problemów. O, jak najbardziej. Wszystko odbyło się bez żadnych pomyłek. Byłam na wadze tak naprawdę już wczoraj wieczorem, także czuję się wspaniale. Dzisiaj jest czas nawadniania, nie mogę się doczekać oficjalnego ważenia i spotkania twarzą w twarz z Ros. No i jutrzejszego dnia odebrania tytułu mistrzowskiego UFC, którego byłam posiadaczką tak naprawdę przez długie prawie 3 lata. Powiedz, łatwiej przystępuje się do takiej walki o pas w roli mistrzyni, która wychodzi z tym pasem, musi go bronić, czy łatwiej jednak wchodzić jako challenger, jako ta pretendentka, która pierwsza zmierza? Ja myślę, że więcej presji jest na mistrzach. Ja walczyłam pas wagi słomkowej w marcu 2015 roku i pamiętam, jak to jest być tym pretendentem, tą pretendentką, i dzisiaj nią jestem, jutro nią będę. Ale zdecydowanie nie jest łatwo wybrać pas najlepszej organizacji MMA na świecie, ale zdecydowanie trudniej jest go bronić. Chociaż mam taką siłę wsparcia i czuję się bardzo silna fizycznie i psychicznie. Tak jak mówię, nie zmarnowałam tutaj ani jednego dnia, ani jednego treningu na to, aby być w 100% gotową na jutrzejszy pojedynek z mistrzynią Rosną. Przedefiniowany gdzieś kompletnie plan taktyczny na ten jutrzejszy pojedynek w stosunku do pierwszej walki? Myślę, że tak. Ja w pierwszej walce nie miałam szansy się pokazać. Ta walka skończyła się szybko. Duży impact na to miało moje ważenie, moje samopoczucie. Często są sceny, które nie są pokazywane mediom i to było bardzo drastyczne, co wpłynęło na mój układ nerwowy i gdzieś w głowę finalne pokazanie się. Ale musieliśmy zmienić grę, ponieważ, tak jak mówię, byłam mistrzynią przez prawie 3 lata, kampy przeciwne studiowały moją pracę. Musieliśmy coś zmienić, aby jeszcze raz z wielkim przytupem zdobyć ten pas mistrzowski i przywieźć go do Polski. Nie wiem, czy będzie biało-czerwona armia, ale spotkałem tutaj wielu Polaków, którzy przyjechali z różnych rejonów Polski, Stanów Zjednoczonych. No, wierzą w ciebie, kobito, że dasz radę. Ja bardzo dużo ludzi przyleciało mnie wspierać. Ja odkąd bilety weszły do sprzedaży, otrzymywałam print screeny biletów, które ludzie zakupowali, i naprawdę ogrom siły, ogrom wsparcia. Moja rodzina, reszta rodziny do mnie dzisiaj doleciała, moje siostry, mój siostrzeniec, mój narzeczony już tutaj jest kilka dni z moim szwagrem, także cieszę się z tej współpracy. Jest ze mną firma Osi, ty jesteś Mati, także ikona polskiego sportu tak naprawdę i dziennikarstwa, także bardzo się z tego cieszę i czuję, że mam większe skrzydła niż do tej pory. Pani ikono, jesteśmy z tobą, jest z tobą rodzina, jest, tak jak powiedziałaś, rodzina Osi, to nie wiem, jakiś tam specjalny power ukryty? Tak, ale to jest sekretna mikstura, którą oczywiście możecie spożywać. Daj się napić, bo chciałbym dożyć w poniedziałku. Asia Jędrzejczyk, wszystkiego dziękuję dobrego, bardzo. Pa.